Rozdział szósty. Nocne rozmyślania. Kochali się. A teraz jej mężczyzna spał obok. Jej mężczyzna. Uśmiechnęła się blado w ciemnościach, czując jak jego nasienie ciepłą, leniwą stróżką spływa po jej z lekka rozchylonych udach. Uśmiech ten wyrażał i smutek, i zadowolenie, ponieważ zwrot jej mężczyzna wywoływał 100 różnych uczuć. Analizowane każde z osobna uczucia te były niejasne. Razem w tym mroku unoszącym w sen przypominały daleką melodię bluesa, której się słucha w prawie opustoszałym nocnym klubie, melancholijną, lecz przyjemną. Kochać cię znaczy toczyć bój przed snem. Lecz jeśli twoją być nie mogę, to nie chcę też być twoim psem. Czy śpiewała to Billie Holiday? Czy ktoś bardziej prozaiczny w rodzaju Peggy Lee? Mniejsza z tym. Melodia cicha i sentymentalna rozbrzmiewała w jej głowie łagodnie, jakby wydobywała się ze staroświeckiej szafy grającej, może Urlicera, na pół godziny przed zamknięciem lokalu. W tej chwili na granicy utraty świadomości Wendy zastanawiała się, w ilu łóżkach spała z tym leżącym obok niej mężczyzną. Poznali się w koledżu i po raz pierwszy kochali się u niego w mieszkaniu. W niecałe 3 miesiące po tym, jak matka wyrzuciła ją z domu i powiedziała, że ma nigdy nie wracać, że może sobie iść do ojca, ponieważ to przez nią się rozeszli. Działo się to w roku 1970. Tak dawno temu? Po upływie semestru zamieszkali razem, znaleźli sobie pracę na lato i zatrzymali mieszkanie na drugi rok. To łóżko zapamiętała najlepiej. Duże, podwójne łóżko, zapadnięte po środku. Kiedy się kochali, zardzewiałe sprężyny odmierzały rytm. Tej jesieni zdołała wreszcie uniezależnić się od matki. Jack jej pomógł. Ona chce ciągle być górą. Im częściej dzwonisz, im częściej się płaszczysz i prosisz o przebaczenie, tym częściej może ci ojcem wykłuwać oczy. Jej to dobrze robi, Wendy, bo może w dalszym ciągu udawać, że to ty ponosisz winę, ale tobie nie robi dobrze. Tamtego roku wielokrotnie wałkowali w łóżku ten temat. Jack siedzi owinięty kocem, trzyma w palcach zapalonego papierosa, patrzy jej w oczy. W ten swój na pół żartobliwy, na pół gniewny sposób mówi: powiedziała ci, że masz nigdy więcej nie wracać, co? Że masz nigdy już nie przekroczyć progu jej domu, co? Więc dlaczego nie odkłada słuchawki, skoro wie, że to ty dzwonisz? Dlaczego nie pozwala ci wejść do środka tylko wtedy, kiedy ja jestem z tobą? Bo uważa, że mógłbym ją trochę przyhamować. Chce cię torturować, mała. Głupia jesteś, że wciąż jej na to pozwalasz. Powiedziała ci, że masz nigdy więcej nie wracać. Więc dlaczego jej nie posłuchasz? Daj sobie z tym spokój. I w końcu zaczęła na to patrzeć tak jak on. Pomysł chwilowego rozstania, żeby mogli zobaczyć swój związek z perspektywy, jak powiedział, wyszedł od Jacka. Bała się, że zainteresowała go inna kobieta. Później stwierdziła, że tak nie jest. Na wiosnę znów się zeszli i zapytał, czy jeździła odwiedzić ojca. Podskoczyła, jak smagnięta pejczem. Skąd wiesz? Cień wie. Szpiegowałeś mnie? I jego niecierpliwy śmiech, zawsze wprawiający ją w takie zakłopotanie, jak gdyby miała 8 lat, a on potrafił lepiej niż ona odgadnąć pobudki jej działania. Potrzebowałaś czasu, Wendy.
Na co? Chyba na to, żeby się przekonać, za którego z nas chcesz wyjść za mąż. Co ty mówisz, Jack? Zdaje się, że proszę cię o rękę. Ślub. Był na ślubie jej ojciec. Nie było matki. Przekonała się, że potrafi z tym żyć, mając Jacka. Potem przyszedł na świat Danny, jej wspaniały syn. To był najlepszy rok. Z najlepszym łóżkiem. Po urodzeniu Danny'ego Jack wystarał się dla niej o przepisywanie na maszynie dla kilku profesorów z Wydziału Anglistyki. Przepisywała pytania na kolokwia, na egzaminy, konspekty wykładów, notatki, listy lektur. Skończyło się na tym, że jednemu z nich przepisała nawet powieść, która nigdy nie ukazała się drukiem. Co napełniło Jacka potajemną radością. Płaca wynosiła $40 tygodniowo, a podskoczyła aż do 60 w ciągu 2 miesięcy poświęconych na przepisywanie niefortunnej powieści. Kupili pierwszy samochód, 5-letniego Buicka z fotelikiem dla dziecka po środku. Inteligentne, pnące się w górę małżeństwo. Danny doprowadził do jej pojednania z matką, do zgody zawsze pełnej napięcia, nigdy nie całkowitej, ale jednak zgody. Jeździła z Dennym do matki sama. I nie mówiła Jackowi, że matka zawsze po swojemu przewija Danny'ego, krzywi się na pokarm przygotowany dla niego w butelce i potrafi wyśledzić pierwsze oskarżycielskie ślady odparzeń u niemowlęcia. Matka nigdy niczego nie mówiła otwarcie, lecz dawała do zrozumienia. Ceną, jaką Wendy zaczęła i może dalej będzie płacić za pojednanie, było poczucie, że jest niedobrą matką. W ten sposób jej matka zawsze trzymała narzędzie tortur pod ręką. Dni spędzała Wendy w domu na zajęciach gospodarskich, karmieniu Danny'ego z butelki w słonecznej kuchni ich czteropokojowego mieszkania na 2. piętrze, puszczaniu płyt na sfatygowanym przenośnym adapterze stereo, który miała od czasów szkolnych. Jack wracał do domu o 3:00 albo o 2:00, jeśli uznał, że może się urwać z ostatniego wykładu. I kiedy Danny spał, prowadził ją do sypialni, gdzie wyzbywała się poczucia niedoskonałości. Wieczorami ona stukała na maszynie, a on pisał albo przygotowywał się do zajęć. Wtedy wychodziła czasami z sypialni służącej jej jako pokój do pracy i znajdowała ich obu w gabinecie śpiących na kanapie. Jacka w samych kalesonach, Danny'ego rozłożonego wygodnie na piersi jej męża z kciukiem w buzi. Kładła Danny'ego do łóżka, a następnie czytała to, co Jack świeżo napisał, po czym budziła go, żeby mógł pójść do łóżka. Najlepsze łóżko. Najlepszy rok. I na moim podwórku zaświeci kiedyś słońce. W tamtym okresie Jack pił jeszcze z umiarem. W sobotnie wieczory wpadało do nich kilku jego kolegów, wypijali skrzynkę piwa, toczyli dyskusje, w których ona rzadko brała udział, bo jej dziedziną była socjologia, jego zaś literatura angielska. Spierali się o to, czy dzienniki Pipsa należy uważać za literaturę, czy historię. Rozprawiali o poezji Charlesa Olsona. Niekiedy czytali to, co właśnie pisali, to i setki innych rzeczy. Nie, tysiące. Nie odczuwała prawdziwej potrzeby uczestniczenia w rozmowach. Wystarczało jej, że siedzi w fotelu na biegunach obok Jacka, który ze skrzyżowanymi nogami sadowił się na podłodze z piwem w jednej ręce, drugą delikatnie ściskając jej łydkę lub kostkę. Rywalizacja na Uniwersytecie Stanowym w New Hampshire była zaciekła, a Jack dodatkowo obciążał się pisaniem. Poświęcał mu co najmniej godzinę każdego wieczoru. To należało do codziennego rozkładu jego zajęć. Sobotnie posiedzenia stanowiły nieodzowną terapię.
wyładowywał wtedy nadmiar czegoś, co w przeciwnym wypadku mogłoby się gromadzić, ażby pękł. Pod koniec studiów dostał posadę w Stovington. Głównie dzięki swoim opowiadaniom do tej pory wydrukował 4, jedno w Esquire. Ten dzień zapamiętała dość wyraźnie. 3 lata nie wystarczyłyby, żeby go zapomnieć. O mało nie wyrzuciła koperty w przekonaniu, że proponują im jakąś subskrypcję. Ale po otwarciu listu okazało się, że redakcja Esquire chciałaby zamieścić opowiadanie Jacka w sprawie czarnych dziur na początku przyszłego roku. Miano zapłacić $900 po przyjęciu tekstu, nie po wydrukowaniu. Równało się to prawie jej półrocznym zarobkom jako maszynistki, więc pognała do telefonu, zostawiwszy Daniego w wysokim foteliku ze śmiesznie wybałuszonymi oczami i buzią umazaną przetartym groszkiem z wołowiną. Jack przyjechał z uniwersytetu 3 kwadranse później, a Buick uginał się na resorach pod ciężarem 7 przyjaciół i beczułki piwa. Po wzniesieniu uroczystego toastu, Wendy też wypiła szklankę, choć na ogół nie przepadała za piwem, Jack podpisał umowę, włożył ją do zaadresowanej koperty i poszedł wrzucić do skrzynki. Wrócił, z powagą stanął w drzwiach i rzekł: Veni, vidi, vici. Rozległy się wiwaty, oklaski. Tego wieczoru o 11:00, kiedy już opróżnili beczułkę, Jack w towarzystwie jedynych 2 kolegów, którzy jeszcze trzymali się na nogach, wyruszył w obchód po barach. W korytarzu na dole odciągnęła go na bok. Tamci dwaj już siedzieli w samochodzie, pijackimi głosami wyśpiewując lokalną pieśń bojową. Jack przykląkł na jedno kolano i z wysiłkiem próbował zawiązać sznurowadła butów. Jack, powiedziała. Nie powinieneś tego robić. Nie możesz nawet zawiązać sznurowadeł, a cóż dopiero prowadzić? Wstał i spokojnie położył jej ręce na ramiona. Dzisiaj mógłbym polecieć na księżyc, gdyby mi przyszła ochota. Nie! Odparła. Mimo wszystkich opowiadań dla Esquire'a na świecie. Wrócę do domu niedługo. Ale wrócił dopiero o 4:00 nad ranem, potykając się i bełkocząc na schodach. A kiedy wchodził do mieszkania, obudził Daniego. Próbował uspokoić malca i upuścił go na podłogę. Wendy wypadła z sypialni i zanim zdążyła pomyśleć, zadała sobie pytanie, co by powiedziała jej matka na widok siniaka. Boże, zmiłuj się nad nią. Nad nimi obojgiem. A potem podniosła do niego, usiadła z nim w fotelu na biegunach, zaczęła go kołysać. Myślała o matce. Przez prawie całe 5 godzin nieobecności Jacka myślała o przepowiedni matki, że Jack nigdy do niczego nie dojdzie. Wielkie zamiary, powiedziała matka. Pewnie. W kolejkach do opieki społecznej stoi mnóstwo wykształconych durniów, którzy mieli wielkie zamiary. Czy opowiadanie do Esquire'a potwierdziło słowa matki, czy im zaprzeczyło? Winifredo, nie trzymasz tego niemowlęcia jak trzeba. Daj je mnie. A czy swojego męża trzymała jak trzeba? Gdyby tak było, dlaczego w radosnym momencie miałby uciekać z domu? Wezbrało w niej jakieś bezradne przerażenie. I nawet do głowy jej nie przyszło, że zrobił to z przyczyn wcale z nią niezwiązanych. Gratuluję. Rzekła, kołysząc Daniego, który już prawie zasypiał. Mógł dostać wstrząsu mózgu. To tylko siniak. Choć chciał okazać skruchę, wydawał się rozdrażniony jak mały chłopiec. Nienawidziła go w tej chwili. Może. A może nie. Dosłyszała we własnym głosie tak wielkie podobieństwo do głosu, jakim matka zwracała się do ojca, zanim je porzucił, że napełniło ją to obrzydzeniem i strachem. Jaka matka, taka córka. Idź do łóżka! Krzyknęła. Ale jej lęk
zabrzmiał jak gniew. Idź do łóżka, jesteś pijany. Nie mów mi, co mam robić. Czek, proszę cię, nie powinniśmy, to... Zabrakło jej słów. Nie mów mi, co mam robić. Powtórzył ponuro i poszedł do sypialni. Została sama w fotelu na biegunach z uśpionym znów Denem. Po 5 minutach do salonu doleciało chrapanie Jacka. Tej nocy po raz pierwszy spała na kanapie. Teraz przewróciła się niespokojnie na łóżku, już drzemiąc. Myśli jej, pozbawione ciągłości wskutek zapadania w sen, ominęły pierwszy rok spędzony w Stovington i okres stałego pogarszania się sytuacji, w którym najgorszy był dzień, kiedy jej mąż złamał Deniemu rękę, po czym zatrzymały się na poranku w kąciku śniadaniowym. Danny bawił się ciężarówkami na kupie piasku za domem, z ręką wciąż jeszcze w gipsie. Jack siedział przy stole, blady i posiwiały, trzymając papierosa w rozdygotanych palcach. Postanowiła poprosić go o rozwód. Rozważała tę sprawę na wszystkie możliwe sposoby, właściwie w ciągu całego półrocza przed złamaniem ręki. Mówiła sobie, że już dawno podjęłaby decyzję, gdyby nie Denny. Ale nawet to nie całkiem odpowiadało prawdzie. W długie noce pod nieobecność Jacka nawiedzały ją sny i zawsze widziała w nich twarz matki i własny ślub. Kto daje tę kobietę? Ojciec stoi w swoim najlepszym garniturze, bynajmniej nieporządnym. Pracował jako komiwojażer w firmie produkującej konserwy, nawet wtedy bliskiej bankructwa. Ze zmęczoną twarzą, taki postarzały, taki blady. I odpowiada. Ja. Nawet po wypadku, jeśli można to było nazwać wypadkiem, nie potrafiła się zdobyć na dostateczną szczerość. Przyznać, że poniosła w małżeństwie żałosną porażkę. Czekała w głupiej nadziei, że zdarzy się cud i Jack dostrzeże, co się dzieje, nie tylko z nim, z nią także. Ale on nie zwalniał tempa. Wypijał jednego przed wyjściem do szkoły, podczas lunchu w bufecie 2 albo 3 piwa, 3 czy 4 martini przed kolacją, jeszcze 5 lub 6, kiedy wystawiał oceny z wypracowań. Soboty i niedziele były gorsze. A najgorsze – wieczorne eskapady z Alem Shockleyem. Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega. Ból dokuczał ciągle. W jakim stopniu ona zawiniła? To pytanie nie dawało jej spokoju. Czuła się jak matka, jak ojciec. Czasami, kiedy nie czuła się jak oni, zadawała sobie pytanie, czym to będzie dla Deniego i bała się dnia, w którym dorośnie na tyle, aby kogoś winić. Nie wiedziała też, dokąd by poszli. Z pewnością matka by ją przyjęła i z pewnością po pół roku patrzenia, jak matka po swojemu przewija Deniego, na nowo przyrządza mu posiłki i albo wyznacza nowe godziny karmienia, jak pod jej nieobecność go przebiera lub ścina mu włosy, jak porywa książki we własnym mniemaniu niestosowne i odkłada do lamusa na strychu. Po pół roku takiego życia Wendy kompletnie załamałaby się nerwowo. A matka głaskałaby ją po ręce i mówiła pocieszająco. Choć to nie twoja wina, sama jesteś sobie winna. Nigdy nie byłeś łatwa. Dałaś się poznać, stając między ojcem a mną. Mój ojciec, ojciec do niego. Mój, jego. Kto daje tę kobietę?
pół roku później zmarł na atak serca. W nocy poprzedzającej tamten poranek leżała prawie do jego powrotu. Myślała, podejmowała decyzję. Rozwód jest konieczny. Rodzice nie mają z tą decyzją nic wspólnego. Podobnie jak poczucie winy z powodu ich małżeństwa i świadomość, że sama się nie sprawdziłam. Jest konieczny ze względu na mojego syna i na mnie. Jeśli mam ocalić cokolwiek z wczesnych lat swojej dorosłości. Napis na ścianie stwierdzał brutalnie, lecz niedwuznacznie. Jej mąż to Pius. Łatwo wpada w gniew i nie potrafi już teraz w pełni nad sobą panować, bo tak dużo pije i pisanie tak źle mu idzie. Przypadkiem czy nie przypadkiem złamał Deniemu rękę. Straci posadę. Jeśli nie w tym roku, to w następnym. Już zauważyła współczujące spojrzenia żon jego kolegów. Mówiła sobie, że dopóki się dało, próbowała wytrwać na trudnym stanowisku żony. Teraz będzie musiała je opuścić. Jack miałby prawo odwiedzać syna i musiałby ich utrzymywać tylko do czasu, kiedy znalazłaby pracę i stanęła na nogi, a to powinno nastąpić dość prędko. Bo nie wiedziała, jak długo Jack zdołałby jej płacić. Postarałaby się w miarę możliwości nie chować urazy, ale to musi się skończyć. Tak rozmyślając, zapadła w sen lekki, niespokojny, w którym natrętnie ukazywały jej się twarze rodziców. Burzysz po prostu dom, powiedziała matka. Kto daje tę kobietę? Zapytał duchowny. Ja, odrzekł ojciec. Ale w jasny, słoneczny poranek czuła to samo. Odwrócona do niego tyłem, z rękami ponad garstki, zanurzonymi w ciepłej wodzie do zmywania, poruszyła nieprzyjemny temat. Chcę z tobą pomówić o tym, co jest najlepsze dla mnie i dla Deniego. Może i dla ciebie także. Chyba należało porozmawiać o tym wcześniej. Wtedy on powiedział coś dziwnego. Oczekiwała wybuchu gniewu, spodziewała się rozgoryczenia, wyrzutów i szaleńczego skoku do szafki z trunkami. Ale nie tej cichej, prawie bezdźwięcznej odpowiedzi, tak bardzo do niego niepodobnej. Sprawiało to niemal takie wrażenie, jakby ten Jack, z którym przeżyła 6 lat, nie wrócił poprzedniego wieczoru do domu, jakby jego miejsce zajął niesamowity sobowtór, którego nigdy nie pozna ani nie będzie całkowicie pewna. Czy mogłabyś zrobić coś dla mnie? Wyświadczyć mi uprzejmość? Jaką? Musiała bardzo panować nad głosem, żeby nie zdradził drżenia. Porozmawiajmy o tym od dziś za tydzień. Jeżeli nadal będziesz chciała. I ona się zgodziła. Nie poruszali tego tematu. Przez cały tydzień częściej niż zwykle widywał się z Alem Shockleyem. Wracał jednak do domu wcześnie i nie zalatywało od niego alkoholem. Wyobrażała sobie, że czuje ten zapach, ale wiedziała, że to nieprawda. Minął następny tydzień i jeszcze jeden. Sprawa rozwodu została wycofana bez głosowania. Co się stało? Nadal była zdziwiona i nadal nie miała najmniejszego pojęcia. Ten temat stanowił dla nich tabu. On przypominał człowieka, który wyjrzał zza rogu i niespodziewanie zobaczył czyhającego potwora przyczajonego wśród wyschłych kości dawnych ofiar. Trunki wciąż znajdowały się w szafce, ale ich nie tykał. Z 10 razy myślała, czy by ich nie wyrzucić. W końcu jednak zawsze odstępowała od tego zamiaru, jakby takim czynem mogła zdjąć nieznany urok. I należało uwzględniać rolę, jaką odgrywał w tym Danny. O ile miała wrażenie, że nie zna swojego męża, o
tyle dziecko budziło w niej lęk. Lęk w ścisłym znaczeniu tego słowa, jakiś nieokreślony, zabobonny strach. W lekkim półśnie ukazał jej się moment jego narodzin. Znów leżała na stole porodowym, zlana potem, z włosami w strąkach i z rozchylonymi nogami w strzemionach. I troszeczkę odurzona gazem, który wciąż dawali jej do wdychania. W pewnej chwili wymamrotała, że czuje się jak reklama zbiorowego gwałtu. Co pielęgniarce starej Wydzy, asystującej przy tylu porodach, że te dzieci mogłyby zapełnić szkołę średnią, wydało się niesłychanie zabawne. Tak, lekarz stał między jej nogami, pielęgniarka z boku, przygotowując instrumenty i nucąc. Ostre bóle chwytały ją w coraz krótszych odstępach i kilka razy krzyknęła, choć było jej wstyd. Potem lekarz dość surowo nakazał przeć, więc parła. A następnie poczuła, że coś z niej wyjmują. Było to uczucie jasne i wyraźne, którego nigdy nie zapomni. Uczucie, że coś z niej wyjmują. Z kolei doktor podniósł jej dziecko za nogi. Dojrzała malutki ogonek i natychmiast poznała, że to chłopiec. A kiedy lekarz sięgnął po maskę tlenową, zobaczyła coś jeszcze, coś tak strasznego, że zdołała znów krzyknąć, choć wydawało jej się, że wyczerpała już siły do krzyku. On nie ma twarzy. Ale oczywiście była twarz. Słodka buzia Daniego. A czepek okrywający ją przy urodzeniu spoczywał teraz w małym słoiczku, który Wendy przechowywała niemal wstydliwie. Nie podzielała dawnych przesądów, mimo to zachowała czepy. Nie wierzyła w babskie gadanie, lecz chłopczyk był od samego początku niezwykły. Nie wierzyła w dar jasnowidzenia, ale... Czy tata miał wypadek? Śniło mi się, że tata miał wypadek. Coś spowodowało jego przemianę. Nie wierzyła, że sama jej gotowość do poproszenia o rozwód. Przed tym porankiem coś się stało, kiedy spała niespokojnie. Al Shockley powiedział, że nie stało się nic, absolutnie nic. Nic. Lecz mówiąc to, odwrócił oczy. A jeśli wierzyć plotkom rozsiewanym przez nauczycieli, Al również nie zaglądał już do legendarnego kieliszka. Czy tata miał wypadek? A może jakieś przypadkowe zderzenie z Fatum? Na pewno nic konkretniejszego. Tego i następnego dnia o wiele uważniej niż zwykle przeczytała gazetę, lecz nie znalazła niczego, co mogłaby powiązać z Jackiem. Boże drogi! Szukała wzmianki o potrąceniu kogoś przez samochód i o ucieczce kierowcy, albo o burdzie barowej, w której ktoś doznał ciężkich obrażeń, albo... Kto to wiedział? Kto chciał wiedzieć? Nie przyszedł jednak policjant, aby zadawać pytania, ani nie przyniósł nakazu zeskrobania resztek lakieru ze zderzaków Volkswagena. Nie zdarzyło się nic. Tylko jej mąż wykonał zwrot o 180 stopni, a rozespany syn zapytał po przebudzeniu: czy tata miał wypadek? Śniło mi się. Została z Jackiem. Bardziej ze względu na Daniego, niż gotowa była przyznać na jawie, ale teraz w półśnie mogła to zrobić. Danny prawie od samego początku lgnął do Jacka. Tak jak ona prawie od samego początku lgnęła do ojca. Nie pamiętała, żeby Danny choć raz wypluł mleko na koszulę Jacka. Jack potrafił go namówić do jedzenia, gdy ona zniechęcona dawała za wygraną. Nawet w okresie ząbkowania, gdy malec gryzł z widocznym bólem. Kiedy Daniego bolał brzuszek, ona musiała kołysać synka z godzinę, żeby się uspokoił. Wystarczyło natomiast, żeby Jack
Wziął go na ręce i przespacerował się z nim 2 razy dookoła pokoju, a Deny zasypiał na ramieniu ojca z kciukiem wetkniętym do buzi w poczuciu bezpieczeństwa. Jack chętnie zmieniał pieluchy, nawet te, które nazywał specjalnymi dostawami. Przesiadywał z Denym po wiele godzin, podrzucając go na kolanach, bawiąc się z nim palcami, strojąc do niego miny, podczas gdy Deny łapał go za nos i zaśmiewał się do rozpuku. Jack przyrządzał pokarm i bezbłędnie podawał butelkę, a potem czekał do ostatniego beknięcia. Jadąc samochodem po papier, butelkę mleka czy gwoździe, zabierał ze sobą maleńkie jeszcze niemowlę. Kiedy Deny miał zaledwie 5 roku, wziął go na mecz piłki nożnej między drużynami Stovington a King. Deny zaś do samego końca wysiedział bez ruchu na kolanach ojca, owinięty kocem z proporczykiem Stovington w tłustej piąstce. Kochał matkę, ale ojca uwielbiał. I czyż wielokrotnie nie wyczuwała, że pomysł rozwodu budzi w jej synu niemy sprzeciw? Roztrząsała tę kwestię w kuchni. Obracała ją na wszystkie strony, tak jak obierane na kolację ziemniaki. A kiedy oglądała się do tyłu, Denny siedział ze skrzyżowanymi nogami na krześle kuchennym i wpatrywał się w nią wzrokiem zarówno przestraszonym, jak oskarżycielskim. Na spacerze w parku chwytał ją nagle za obie ręce i pytał niemal natarczywie: czy ty mnie kochasz? Czy kochasz tatę? W odpowiedzi na to z zakłopotaniem kiwała głową albo mówiła: oczywiście, że tak, skarbie. Wtedy biegł do sadzawki i płoszył kaczki, które kwacząc i trzepocząc skrzydłami uciekały w drugi jej koniec, przerażony zaciekłością ataku. A Wendy spoglądała za nim w zadumie. Zdarzały się nawet takie chwile, kiedy jakby słabło postanowienie, że przynajmniej poruszy z Jackiem tę sprawę. I to nie dlatego, że jej brakowało sił, ale dlatego, że syn był taki zdecydowany. Nie wierzę w takie rzeczy. We śnie wierzyła jednak. I we śnie z nasieniem męża zasychającym na jej udach czuła, że ich trójka została zespolona na zawsze. Że jeśli ta trójjedność ma ulec zniszczeniu, nie dokona go żadne z nich, lecz coś z zewnątrz. Prawie wszystko to, w co wierzyła, skupiało się wokół jej miłości do Jacka. Nigdy nie przestała go kochać. Może tylko w ciemnym okresie, natychmiast po wypadku Deniego. I kochała syna. Najbardziej kochała ich razem. Kiedy chodzili, jeździli, czy po prostu siedzieli. Jack z dużą, a Deny z małą głową przekrzywioną czujnie nad wachlarzem z kart, nad butelką Coca-Coli, którą wypijali do spółki, nad komiksami. Przepadała za ich obecnością i pokładała w Bogu nadzieję, że posada dozorcy hotelu, którą załatwił Jackowi Al, znów zapoczątkuje dobre czasy i nowy wiatr powieje i smutki me rozwieje. Piosenka cicha, melodyjna i słodka, powracała i rozbrzmiewała uparcie, podążała za nią w głąb snu, gdzie myśl ustaje, a twarze z widzeń sennych znikają, nie zapamiętają.